W grupie 60 osób, kobiet i mężczyzn, jest 35 kobiet. Z tej grupy losujemy jedną osobę. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej osoby jest takie samo. My musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wylosujemy mężczyznę. Żeby obliczyć to prawdopodobieństwo, to musimy policzyć, ilu mężczyzn znajduje się w tej grupie. Wszystkich osób jest 60, kobiet jest 35. Czyli mężczyzn będziemy mieli 60 minus 35, to się równa 25. Czyli mamy 25 mężczyzn i szansa wylosowania mężczyzny w grupie 60 osobowej, jeżeli jest ich tam 25, to po prostu 25 osób podzielić na 60 osób. 25 osób jest sprzyjających, to są mężczyźni, a wszystkich osób mamy 60. Ten ułamek musimy jeszcze uprościć, toż to jest nasze prawdopodobieństwo. Możemy go podzielić przez 5, 25 na 5 to 5, a 60 na 5 to 12. Zatem ostatecznie otrzymujemy szukane prawdopodobieństwo równe 5 12 czyli poprawne jest odpowiedź d.